Siemaneczko, jestem MAKSYMAN77, a to jest kolejny odcinek z FIMA na moim kanale. Zanim rozpocznie się jednak ten odcinek, chciałbym was przeprosić za jakość, naprawdę jest w tym odcinku zepsuta totalnie. W następnym odcinku tego już nie będzie, po prostu nie zauważyłem, że nagrywa mi się odcinek w dziwnym formacie, jakimś MPPRPRPP. I przez ten format film wygląda właśnie w taki sposób. Próbowałem to jakoś odratować, ale naprawdę ciężko to odratować, ponieważ no to jest wszystko rozmazane i rozmyte. Mam nadzieję, że będzie dało się oglądać i będzie wam się i tak podobało, ale no niestety rozmyte jest. Tak więc zapraszam do oglądania. Za tydzień będzie jeszcze lepsza jakość niż wtedy. W dzisiejszym odcinku pojedziemy na torze w Sztokholmie. Zobaczymy, jak mi pójdzie w ostatnim odcinku defekt. Bardzo nieszczęśliwy, niefartowny, ale mam nadzieję, że dzisiaj uda się przywieźć to złota. Teraz sobie pozwólcie, że ściszę grę, bo zaraz wybuchnie mi głowa. Dobra, gra ściszona. Trzeba najpierw jeszcze naprawić motocykl. Motocykl gotowy i sprawny do jazdy. Teraz pytanie, czy ja jestem gotów? Jestem gotów, tak więc zaczynamy te zawody. No zobaczymy, jak mi pójdzie, naprawdę wczoraj i przedwczoraj bardzo dużo pograłem ze Speedway Racing Memes oraz z AJ-em, naprawdę takie wyścigi, powiem wam, naprawdę mega mi się ścigało, mam dużą prędkość, jestem naprawdę rozgrzany przed tymi zawodami i mam nadzieję, że przełoży się to na bardzo korzystny wynik. Nie nastawiam się, ale jednak jakaś tam nadzieja mała jest w ten dobry w końcu rezultat i przywiezienie tego złota upragnionego od kilku już odcinków. Zobaczymy, czy dzisiaj się uda. Bieg czwarty, Maciej Janowski, Jason Doyle, Troy Batchelor i Tai Woffinden, czyli ja, spod płotu w kasku żółtym. A teraz trzeba mieć dobry start i dobrze jechać. Dobra. Znaczy, dobrego startu nie mogę mieć. Dobra. Janowskiego już wyprzedzę, Batchelora wyprzedzę po małej, przynajmniej spróbuję, chwila, tędy, nie, uciekaj mi, nie uciekniesz, połknięty Batchelor i w tym momencie zostaje nam tylko Australijczyk w kasku niebieskim, czy Jason Doyle oprze się atakowi Brytyjczyka w kasku żółtym, bardzo ostro tam wyjechał na zewnętrzną Brytyjczyk, w tym momencie odpiera atak Batchelora, Tai Woffinden i chyba w tym biegu będą 2 punkty dla Brytyjczyka w kasku żółtym. Dobra, jeszcze teraz mogę wyprzedzić po małej chyba, ale tam Jason Doyle się napędził. Ja straciłem całą swoją prędkość. Naprawdę mocny był ten bieg. Otwarcie bardzo ładne, 2 punkty. Powiem wam, że wpadłem na mega pomysł, ale nie będę wam jeszcze mówił, o co chodzi. Za niedługo może się pojawi. Będę musiał się dogadać z kilkoma osobami, więc możecie się domyślać, co się tutaj szykuje. A jeżeli się nie uda, to nie będę wam mówił, bo jak się nie uda, to będzie przykro. Tak więc no. Dobra, teraz trzeba się napędzić po małej. Na Harrisa. Oj, sorry Harris, sorry. Pociągnęło mnie mocno w tym momencie. Powiem wam, że nie lubię torów w Sztokholmie. Jest dla mnie dziwnym owalem. Takim, gdzie nie mogę złapać dobrej prędkości. Albo ja mam złe przełożenie, albo po prostu tego stadionu nie rozumiem. Nie wiem, gdzie tutaj jechać. Chociaż na multi jeszcze jak mam ten najlepszy silnik, to faktycznie ten motocykl ciągnie. W tym momencie atak na dziką kartę, ale mój błąd powoduje, że nie uda mi się chyba jej wyprzedzić. Chyba, że teraz nie uda się. 1 punkt Tai Woffindena w 5. biegu. Kurczę, ciężko, naprawdę ciężko, naprawdę bardzo ciężko się tutaj walczy o jakiekolwiek dobre punkty. Nie chcę paplać, ale coś czuję, że w tym sezonie ten mistrz świata nie będzie należał do mnie. Oczywiście bardzo dobrze. Tak, oby było. Chociaż To źle zabrzmiało, to zabrzmiało jakbym nie chciał tego mistrza świata. Oczywiście go chcę, ale wtedy, jak nie zdobędę tego mistrza świata, będę wiedział, że muszę się jeszcze dużo nauczyć. Te poprzednie sezony były dosyć proste do odjechania. W tym momencie muszę się bardzo nastarać i natrudzić, żeby wyprzedzić i zdobyć punkty. Dobra, teraz muszę się odpalić, ponieważ jeżeli w tym momencie zawodów się nie odpalę i nie zacznę zdobywać dobrych punktów, to wtedy będę miał duży problem już ze zdobyciem mistrza świata. Ostra kontra teraz. Muszę się jeszcze przed Żagarem bronić, Jeny! Ale mnie w płot pociągnęło. Jeny próbuje jak najbardziej prostować motocykl, żeby nie wytracać tej prędkości. Ale naprawdę to jest ciężkie na tym silniku. To w dodatku na tym wyzwaniu. Ale naprawdę bardzo ładnie. Boję się o stan mojego silnika, ponieważ to uderzenie było dosyć solidne w ten drewniany płot. Ale dwa punkty naprawdę bardzo ładnie nastawiają mnie na przyszłe biegi. Wygrywał ze mną w tym biegu oczywiście Iversen. I teraz bieg, w którym biegu jadę, 14, Krzysztof Kasprzak, Jonasson oraz Michael Jepsen Jensen. W tym momencie 5 punktów, jestem na 9. miejscu w tabeli. Mocno obity ten silnik i w ogóle rama, sprzęgło, wszystko jest obite. Nie tak miało być, ale no cóż poradzę, no pojechałem jak noob totalny, no to tak mam, no. Wow. Chwila. Po małej... Chyba się nie pomyliłem. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Oj, za szeroko chyba. Chociaż może się napędzę. Nie, jednak się nie napędzę. Na tyle, żeby wyprzedzić jeszcze Duńczyka w kasku żółtym. Ale teraz może się uda. Nie, dalej nie. Jeszcze gdzieś tam Kasprzak szuka swojej prędkości. Za szeroko wyjechałem w tym momencie. I ten bieg chyba przegram. Muszę przepuścić tutaj Michaela Jepsena Jensena. No niestety, jeden punkt, ale zawsze ten jeden punkt to jest. I w tym momencie 7. miejsce i znowu spadam na 11. Szybkie to było. Szybko niestety mnie wygryźli i to jest ostatni bieg, w którym mogę dostać się do półfinałów. Ostatnia szansa, ostatni dzwonek na to, żeby jakkolwiek w ogóle jeszcze pojechać. Naprawdę, jeny, te zawody jadą tak szybko się, nie mogę w ogóle nadążyć. Tak naprawdę, jeny, nie mam prędkości kompletnie w tych zawodach. Ogólnie pod koniec tych Grand Prix naprawdę ciężko mi się jedzie i naprawdę nie mogę się napędzić. Dobra. Trzeba naprawić jakieś tutaj... Ojen! Powiedział gościu, no trzeba naprawić, wyjechał na zewnętrzną, się zakopał, oszprycowali gościa i nara. Ja sobie jadę. Dobra. Teraz trzeba jakoś się napędzić, tylko że ta szpryca mnie tutaj obsypują i chyba to będzie dla mnie koniec tych zawodów. Jeszcze 2 kółka, więc się nie poddaję. Ale no kurczę, jak oni są daleko. No nie. Jeszcze teraz pierwszego, Andreasa Jonssona, muszę wyprzedzić po zewnętrznej, co jest naprawdę bardzo trudnym zadaniem. Wolę o wiele bardziej wyprzedzać po wewnętrznej części toru. W tym momencie mój motocykl już zdycha, nie jest w stanie znaleźć prędkości nigdzie. I w tym momencie przywożę 0, które dobija gwóźdź do trumny. Nie wiem dokładnie, ile miałem punktów w poprzednim sezonie w Sztokholmie, ale raczej poszło mi lepiej. No i te zawody dla Tai Woffindena się kończą. I w tym momencie jestem na 4. miejscu. I oficjalnie chyba nie jest to już możliwe, żebym dogonił Jarosława Hampela. Jedyne co jeszcze mogę powalczyć to faktycznie z Nickiem Pedersenem o 3. miejsce, o brąz. Ale złoto jest naprawdę bardzo oddalone i raczej się to nie uda. Zobaczmy, ile punktów miał w dzisiejszych zawodach. Nie straciłem ani nie nadrobiłem punktów do Duńczyka, co niby jest złe, ale ważne, że nie straciłem. Tyle trzeba się cieszyć. Nie tracę punktów do 3. zawodnika w klasyfikacji generalnej, co obecnie stawia mnie w świetle. Mogę walczyć o brąz i mogę go fizycznie zdobyć. Mogę go fizycznie teraz dotknąć palcami, ale No niestety jeszcze go nie mam, na razie trzyma go Pedersen, ja mogę go tylko dotknąć. Tak więc myślę, że złoto nie jest już do zdobycia, nie wiem, chwila. Jakby nie patrzeć, gdybym pojechał na komplet i Jarosław Hampel zdobyłby kompletne 0 punktów przez 2 kolejne mecze, może by się udało. Może faktycznie wtedy by wyszło, ale taka szansa to jest 1 na trylion, naprawdę. Teraz Jarosław Hampel jest w gazie i co widać po punktach, no nie można mu tego odmówić. No i niestety chyba raczej mi się nie uda. Jeżeli mam się trzymać oczywiście wyzwania, bo mógłbym jechać na najlepszym silniku i w ogóle, ale nie o to chodzi. Tak więc zobaczmy, kto wygra ten piękny turniej Grand Prix. Tak to wygląda, zobaczcie. Mamy tutaj Hancocka, Kasprzaka, Holdera, Doyle'a. W pierwszym półfinale pojedzie Hancock, Doyle, Iversen i Janowski. Stawiam, że wejdzie do półfinału Doyle i Janowski. Zobaczymy, czy trafię. Obstawcie swoje... Obstawcie swoich zawodników i napiszcie w komentarzach, jak głosowaliście w półfinale pierwszym, drugim i finale. Zobaczymy, kto będzie najbliżej. Ja, Jason Doyle i Maciej Janowski. Zobaczmy... Maciej Janowski, Jason Doyle ostatni. Chciałem dać Grega Hancocka. Kurczę, mogłem go wybrać, ale jednak Jason Doyle bardziej mnie przekonał. Tak więc Maciej Janowski oraz Greg Hancock wchodzą do finału. Teraz kto wejdzie w drugim półfinale? Teraz zobaczymy. Kasprzak, Holder, Jarosław Hampel oraz... Troszeczkę mnie boli to, jak to powiem, ale Jarosław Hampel wygrywa ten bieg, a Krzysztof Kasprzak przyjeżdża drugi. Zobaczymy, czy trafiłem. Jarosław Hampel wygrywa bieg. Zobaczcie, byłem bardzo blisko. Holder jest drugi, Kasprzak trzeci. No to teraz zostaje mi do obstawienia tylko finał. I teraz czy finał się u mnie sprawdzi? Nie zdążyłem, przepraszam, kliknąłem F. Wygrywa Hancock, drugi Hampel. Czyli tak jakbym nie obstawił. Faktycznie obstawiłbym, że wygrałby Greg Hancock, ale na drugim miejscu byłby Janowski, na trzecim byłby Hampel, a na czwartym Holder. No niestety nie trafiłbym ani jednego biegu. Tutaj obstawiłem czwórkę, ponieważ to jest bieg zamknięty, w którym jakby się nie przechodzi wyżej. Czemu ja tak dziwnie obstawiałem te półfinały? Dobra, nieważne. Dziwny jestem czasami, to jest ten moment, kiedy jestem dziwny. Dlatego nie klikam Entera, tylko klikam kontynuuj myszką. Amogus. Ojeny, dawno, dawno takiego wyniku nie było. 12 miejsce, 1000 monet zarobionych, Sztokholm, wielka klapa. Cóż mogę więcej powiedzieć? Mam nadzieję, że wszystkie tutaj zasady wyzwania przestrzegałem. AJ, pilnuj. Ale muszę wam powiedzieć, że AJ jest naprawdę świetnym strażnikiem wszystkich tutaj zasad w filmie. Powiem wam, ogląda, wylicza co do milisekundy, za co mu bardzo dziękuję i za wszystkie komentarze również. W tym odcinku to na tyle. Za tydzień widzimy się w Toruniu na Moto Arenie. Tak więc miłego dzionka, do zobaczenia. Ten odcinek chociaż był bez defektu, tyle trzeba się cieszyć. Chociaż nie wiem, czy wolę przegrywać z defektem, czy bez niego. W tym odcinku to na tyle. Ja dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Zapraszam was do subskrypcji kanału, ocenę filmiku, łapką w górę. I nie wiem, czemu tak dziwnie mówię, tak więc skończę ten odcinek, bo zaraz się zapowietrzę. Cześć!